Zadanie czwarte. Na rysunku 1 przedstawiono blat stół, który ma kształt sześciokąta i podano niektóre jego wymiary. Sześciokąt tworzą dwa przystające trapezy równoramienne, złączone dłuższymi podstawami. Powierzchnię blatu stołu powiększono, dodając prostokątną wkładkę w taki sposób, jak przedstawiono na rysunku 2. Długość krótszego boku wkładki jest równa 54 m. Powierzchnia blatu stołu przedstawionego na rysunku 1 jest równa. No i to jest pierwsza rzecz, którą się zajmiemy. I co my potrzebujemy, żeby obliczyć to wszystko? Czekajcie, tutaj patrzę na nasze wymiary. Więc tak, dobra. Skoro to ma 0,6 metra, to odtąd dotąd, tak? To jest tyle samo, co tu, tak? 0,6. Czyli ten mały kawałek, ten, ma 0,3, no nie? I jak obliczę sobie tutaj to, to wtedy będę mogła wyliczyć tutaj ten mały x-ik, tak? Po co ja to wszystko liczę? Po to, żeby móc policzyć tutaj ten kawałek mały, który jest potrzebny mi do obliczenia pola, tak? Bo pole trapezu, pamiętamy, tu napiszemy wzór na pole trapezu. To jest pole równa się. Jedna podstawa plus druga przez 2 razy h. Więc tak, h mamy, bo h to jest to. Więc mamy h równe 0,3. Co mamy dalej? Mamy tą dłuższą podstawę, czyli b równe 1, a nie mamy, więc to musimy wyliczyć. Stąd właśnie tutaj te wszystkie rzeczy zaznaczam. No to dobra, to działamy. Czyli tu mamy, jak widzimy, trójkąt prostokątny, więc korzystamy z Pitagorasa. Więc jest tak. 0,3 do kwadratu plus x do kwadratu równa się 0,5 do kwadratu. 0,09 plus x do kwadratu równa się 0,25. Tak? X kwadrat równa się 0,25 minus 0,09. X kwadrat równa się 0,16. Pierwiastkujemy, czyli x równa się 0,4. Czyli wiem, że to całe, czekajcie, zaznaczę to na pomarańczowo, czyli że tutaj to całe to ma 1, no nie? I to się równa. To moje a, które chcę policzyć, plus 0,4 i plus 0,4. Z 1 równa się a plus 0,8, czyli a równa się 1 minus 0,8, czyli 0,2. No i teraz to muszę wszystko podstawić do naszego wzoru. Czyli pole to się równa. 0,2 plus 1 przez 2 razy 0,3 to się równa. 1,2 przez 2 razy 0,3. Otrzymujemy 0,6 razy 0,3 to jest 18, ale mamy dwa miejsca po przecinku, więc 0,18. I to jest tylko ten jeden kawał. Więc powierzchnia całego blatu to jest 0,18 plus 0,18, czyli 0,36, tam było metry, metrów kwadratowych. Czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. No i teraz
Tutaj mamy pytanie takie. Obwód stołu przedstawionego na rysunku 2 jest większy od obwodu stołu na rysunku 1. Popatrzcie. Obwód, no nie? To się równa. Ten zielony, no nie? Tu nazwijmy z A, niech będzie A, A, B, B, tak? Czyli tu mam A plus A plus A plus B plus B plus A plus A, czyli mam 4A plus 2B, no nie? I teraz ten zróbmy sobie na różowo, czyli obwód tego drugiego, to się równa. Tu było to A, które tam jest obok, B, B i mamy 0,54. Czyli znowu mamy A plus 0,54 plus A plus B plus A plus 0,54 plus A plus B. To się równa 4A plus 2B plus 1,08 metra. Czyli o ile się zwiększył? Zwiększył się o tyle. Czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną.